Siema, słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy odcinek, chciałem was poprosić, żeby każdy zostawił łapę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, napisał komentarz o treści Egipt, ponieważ teraz jak to oglądacie, prawdopodobnie jestem właśnie w Egipcie i nagrywam dla was vlogi, także one niedługo powinny się pojawić na kanale 1 czy 2. I oprócz tego, słuchajcie, jeżeli jeszcze nie macie subskrypcji, zasubskrybujcie kanał, koniecznie walnijcie dzwona. No i co, mam nadzieję, że odcinek wam się będzie podobał, mam nadzieję, że vlogi, które się pojawią na kanale w niebawem, naprawdę zrobią na was wrażenie, także wyczekujcie, a ja idę się już wygrzewać na plaży. Papa, miłego oglądania. Let's go, k***a, let's go. Dobra. I ty mówisz, że ty masz zepsuty humor, ty masz świetne nastawienie do życia. Czekaj, czekaj. Będę dzisiaj pick me boy, let's go. Cześć dziewczyny. Idealnie. Cześć dziewczyny, jak wam wieczór mija? Nie no, świetny jesteś naprawdę. Ile masz lat może? 18 rocznikowo. Ja też mam 18, ale już nie rocznikowo, rocznikowo mam 19, tak, jestem rok starszy. A skąd jesteś? Mama mi mówiła, mama mnie uczyła, że nie można nieznajomym zdradzać takich rzeczy. Ale powiedz tylko województwo. Jestem z Mazowsza, okolice Warszawy. No. A wy? Podlasie. Marysia, Maja, Magda, Małgosia. Magda. A ty jak masz na imię? Na A. Antonina. Nie. Anastazja. Nie. Nie. Agawa Brodata. Nie. Asia. Dobrze. Agawa Brodata to jest taka jaszczurka chyba, nie? No, chyba Agawa. Chyba. Agawa Brodata. A to na jakim kierunku jesteś w tej najlepszej szkole w waszym Białowieżowie? O, Bjolchem Mat, i nie wiesz, że Agada Brodata to jest k***a jaszczurka. Gratuluję inteligencji. To jest pan od Geo. Co? Okej. Okay. Wiesz, że jutro będę grać w taekwondo? Super. No. A przedwczoraj grałem w bierki. Też super. No. I ogólnie w mojej piwnicy 3 lata temu mieszkał Żyd z małpką na ramieniu. Kapucynką. Zawsze chciałam mieć małpkę. Ja mogę być swoim gorylem. A można? Tony jestem, cześć. Mam lat 17, w tym roku 18.04. Co jeszcze ci mogę o ciekawego sobie powiedzieć? Jestem mężczyzną, znaczy nie, jestem chłopcem, tak jakbyś nie widziała. Wyglądasz mi na kobietę. Właśnie, często ludzie mają taki problem z określeniem, czy jestem chłop, czy baba. Także dlatego mówię. No i co, Warszawa, prawda? Moje zainteresowania to dobra książka, dobry film. I jak ty masz na imię? Alicja. I Alicja z tej platformy. Aha, okej. Cześć dziewczyny! Siema! Jezu, jaka uśmiechnięta od ucha do ucha. Ty to musisz mieć dobre życie, co? Tobie życie musi chyba ciebie naprawdę lubić. Może być? Powiem tak, u mnie jest tragicznie, więc jeżeli masz na tyle siły i chęci, żeby poprawić również mi humorek, to będę bardzo wdzięczny. A co się stało? Słuchaj, lepiej się zapytać, co się nie stało, wiesz? Wszystko się stało, nie? Wpadłem pod pociąg. Chłopak ze mną zerwał, ciocia mnie zrzuciła, opiekunka mnie zostawiła, porzuciła, prawda, w koszu na śmieci. I to jeszcze na odpadki zmieszane. Co na myśli, że taki jakiś pierwszy, lepszy śmieć? Ja to tylko organiczne odpadki. Te lekkoatletyczki, które właśnie, znaczy, no, te twoje, fikające, tak? One robią coś takiego, że tak jakby siadają ręce, nie? Tak prostują nogi i tak właśnie trzymają na samych rękach. A, poziomkę, poziomkę. Jak to się nazywa? Poziomka. Ała, pan Poziomka, oglądałem alkoholika k***anego, dobry mistrz. Mam problem z biodrem, k***wa, saroś nie radość. No a umiesz poziomkę? Umiem poziomkę. To weź zrób na krześle. Nie, dlaczego? Ale ja u mnie tak z poziomki jakby wstać, że tak siedzę i tu mam powiedzmy, że nogi, no i one się tak wejdą jakby do góry, nie wiem jak powiedzieć. Dobra, a masz na przykład jakieś takie pozycje, które robisz, których nie mogłabyś inaczej, których byś nie mogła wykonać, nie będąc właśnie akrobatką? Nie. Czyli standardzik? Tak. Nie wymyśliliście sobie jakiejś pozycji, nie wiem. Nie. Jakie są przyrządy takie do akrobatyki? Harfa. Ja pamiętam, jak dziewczyny w szkole miały harfy. Szarfa, w to.
miały patyk i tom, i one tak kręciły dookoła tego patyka. To taka pozycja na przykład szarfa. Tak? Czyli, że ty tak obwinięta dookoła jego ch**a, nie? To na przykład po pierwsze. Po drugie mogła być taka pozycja, prawda? Skrzyżowanie ulic. Patrz. On długi, tak? Ty ku**a szpagat, nie? I skrzyżowanie ulic, nie? Kolejna pozycja. Ja dole, jaką masutrę powinienem stworzyć. Ku**a, Toniusz, jaki ty jesteś genialny. Kolejna pozycja. Prawda? Zamiast rozpórki to podpórka, tak? Trzymasz się za jego poręcz, nie? Zgaszę światło, bo ja mam tylko mordę. Jak? Jesteś przepiękna, co ty p***olisz? No. Nie, ona się chyba coś nie docenia, nie? Nie, przyjemnie z tego krzesła, ja mój pas na... No nie mogę! A ty na jakim profilu jesteś? Ty jesteś na humanie, Ja? No. Ja jestem w 8 klasie. Ty masz 14 lat, chcesz mi powiedzieć? 15. Już. A no zapomniałem. Ta, 07, no tak, rzeczywiście 15-latkowie. Ty, a wiesz, teraz 04 można oglądać na p***abie. Ty, ja chyba wpisuję p***aba 04 właśnie. Gdzie ja p***a mam telefon? Zgubiłem telefon. Poczekaj, co ja miałem sprawdzić? Aha, 04 na... 04 na Pornhubie miałem sprawdzić, tak? Napisz tak. No to już jest ostatnie, co mi zostało w życiu. Ja to wiedziałam, że to jest to. Co, znalazł się? Co się znalazło? No telefon. Tak, już mam, no. Dobra. Wiedzą, że masz live'a? No i dobrze, więcej kontentu dla mnie. Dobra, czekaj. Napisz... Dobra, piszę 2004 w Pornhuba. Szukaj. Lecisz. Ty, bez kitu. Już są filmiki z 04. Olivia in Donne Gatu 2004. She finished the blog. As can finish come now Italian. Jest problem i co? Ja jestem urodzonym zwycięzcą. Nienawidzę przegrywać. Jeżeli bym coś takiego zrobił, przegrałbym sam z sobą. Wiesz, o co chodzi? A tu trzeba się podnieść i walczyć do samego końca. Jak się nie uda, to trudno, ale przynajmniej widzisz, wiesz, albo wychodzisz z tarczą, albo na tarczy, jak Spartanie. Nie ma to tamto. I tak jesteś zwycięzca i tak. Jak Spartanie, ja mu zaraz znajdę. Najlepiej z mega wysoka, albo strzał w pozylicę. Nie wiesz, kto to byli Spartanie? Wiem, człowieku. No to jest takie powiedzenie, wyjść z tarczą albo na tarczy. Bo wsparcie się wynosiło poległych na tarczach. Paczki wyedukowany chłopak. Dobry jest. No i nie też może wejść w grę, jeżeli macie 15 lat lub więcej. Mamy. No i zajebiście, to co, trójkąt? Nie. Dlaczego? Ja nie. Aha, na początku jedna, później druga, tak na zmianę. Ja wiem. Nie, nie ma problemu, do zrobienia. Just do it!